Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Czerwca 2022 roku. Witamy bardzo serdecznie z Podlesia. Już za chwilę Podlesianka podejmować będzie szambierki. Na to spotkanie bardzo serdecznie zaprasza Państwa Drzeniek Kamil. W tle oczywiście tradycyjni już piraci z Karaibów, oby ten statek o nazwie Podlesianka dopłynął dzisiaj do brzegu szczęśliwy. Sezon się kończy, no właśnie Damian Ostrowski na naszych obrazkach po raz ostatni tutaj wychodzi w kierunku ławki gospodarzy. No kawał historii, Damian Ostrowski poprowadził Podlesiankę w 100 meczach ligowych, dzisiaj jest pojedynek numer 101. No nie będzie ich więcej, bo trener postanowił opuścić klub z ulicy Sołtys. Myślę, że w przyszłym sezonie wiele się zmieni. Z mojej strony wielkie gratulacje dla trenera. Z drugiej strony będzie mi ogromnie przykro, że nie będę mógł go wymieniać jako znajdującego się na naszej ławce. Dziękuję mi za pracę, za wkład. Za te swoje spotkanie, za awans do czwartej ligi, za zdobycie Pucharu Polski na szczeblu podokręgu. Dziękujemy za te 3,5 roku z nami. Miejmy nadzieję, że nie zapomni Pan o nas. Będzie Pan tutaj zawsze mile widziany. Także wielkie gratulacje. Serdecznie, serdecznie dziękujemy. No bardzo ciepłe podziękowania dla Damiana Ostrowskiego. Nic nie mówiłem, bo niech przemówią trybuny, które teraz dziękują Damianowi Ostrowskiemu. No i Dawid Bremer, to też postać nietuzinkowa, no ikona klubu z Podlesia. 429 spotkań ligowych w wykonaniu Dawida Bremera. W sumie 500 spotkań, 21 bramek zdobytych dla Podlesianki, ale doskonale wiemy, że to nie jest zawodnik, który odpowiadał za zdobywanie bramek. To było serce i płuca tej drużyny przez wiele lat. No dzisiaj Dawid gra po raz ostatni jako zawodnik. Kawał kariery, bo tak to trzeba nazwać. No na pewno możemy spodziewać się dopingu kibiców, zarówno Podlesianki, jak i Szombierek. Goście również pojawili się na obiekcie przy ulicy Sołtys. Piłka teraz na lewą stronę do Dawida Pasieki, ruszyły Pasieka. Na prawej stronie jest niepilnowany Kędzierski, Bartłomiej Kędzierski. Jeszcze dobitka i nie ma bramki, dobijał to Maciej. Niestety to na pierwsza doskonała okazja Podlesianki. Rzemła do Tomanka. Krzysztof Renner, strata teraz Reniego, będzie niebezpiecznie w polu karnym Podlesianki. Jeszcze nie koniec tej akcji, uderzenie i goście prowadzą do siatki, trafia Georgi Culeskiri. No błąd Krzysztofa Rennera, który stracił piłkę po zagraniu Krzysztofa, Artura Tomanka, przepraszam. No i goście wychodzą na prowadzenie w tym pojedynku. Oglądamy powtórkę. Przejął tą piłkę Dominik Kowalski. Kawała teraz doskonała piłka do Dawida Pasieki. Pasieka wychodzi. Nie ma bramki, ale będzie rzut wolny i zobaczymy, jaką decyzję podejmie sędzia. Faule Wierzbickiego poza polem karnym. No i widzimy już czerwona kartka dla Macieja Wierzbickiego. Nie mógł podjąć innej decyzji arbiter tego spotkania. Na boisku pojawi się z numerem pierwszym Adrian Dorosławski. No i zabrzmiał już gwizdek sędziego. Kędzierski strzela, trafił w mur. Jeszcze jest dobitka, jest wyrównanie. Paweł Lisiński wpisuje się na listę strzelców. Wspólna celebracja tej bramki z trenerem Damianem Ostrowskim. No bardzo szybko po tej czerwonej kartce Podlesianka doprowadza do wyrównania.
Niesyto do Lisińskiego. Lisiński na lewej stronie boiska dorzuca w pole karne. Dobra, to było dogranie. Jest Kędzierski. Kędzierski szuka tej prawej nogi. No, dwóch rwali koło niego. Jeszcze Kędzierski. Cały czas Kędzierski doskonale broni Dorosławski. No świetnie poradził sobie Kędzier w tej sytuacji. No bliski zdobycia drugiej bramki dla Podlesianki. Krótko rozegrany ten stały fragment gry. Niestety ponownie do Kędzierskiego. Kędzierski strzela prawą nogą, no jakiś metr, półtora obok lewego słupka Adriana Dorosławskiego. Piłka teraz posłana na prawą stronę boiska, ruszają Sząbierki, jest Czajor. Dobre teraz dogranie, uderzenie Dominika Kowalskiego obok lewego słupka Artura Tomanka. W natarciu Sząbierki, wróbel, powstrzymany jednak przez Witasa. Witas dobrze uruchomił teraz Kędziera na lewej stronie. Kędzierski. Kędzierski. Jeszcze nie koniec tej akcji, strzela Jacek Jarnot, broni to jednak Dorosławski. No i będzie zmiana w ekipie Podlesianki. Boisko już za moment opuści Dawid Bremer. Widzimy już szykowany szpaler dla kapitana Podlesianki. No i niech te brawa poświadczą o tym, co Didi zrobił dla tej drużyny. Niech mój głos, który teraz drży, też o tym poświadczy. Brawo, Dawid Bremer. No kawał historii zapisany tutaj na Podlesiu przez Dawida Bremera. Widzimy, jak ciepło pożegnany Dawid Bremer przez miejscowych kibiców. No chodząca ikona klubu z Podlesia. No przyznam Państwu szczerze, że to, co dzieje się na boisku, jest w tej chwili mniej ważne. Takich zawodników jak Dawid Bremer ze świeczką szukać. No trzeba ich honorować w każdy możliwy sposób. Rzemła. Kędzierski zniesie to ładnie. Teraz pograli gracze z Podlesia. Kędzierski! 2-1. Widzimy tam celebrującego w tle Marcina Rosińskiego i Bartosza Nowotnika. No Nowotnik ręki nie podniesie, bo jak widzimy z opatrunkiem, ale też na pewno się cieszy zawodnik Podlesianki. Brawo Podlesie! Ruszają teraz Sząbierki, piłka posłana w pole karne, broni to Tomanek, jeszcze nie koniec tej akcji i łapie to bramkarz z Podlesia. No uratował teraz skórę kolegom Artur Tomanek. Piłka wrzucona w pole karne, jest Jarnot, jeszcze jest tam Niemczyk. Nie ma bramki, ale jest też koniec spotkania. Podlesianka wygrywa z Sząbierkami 2-1. Ostatni triumf Damiana Ostrowskiego jako trenera Podlesianki. Ostatni triumf Dawida Bremera jako piłkarza Podlesianki. Widzimy, jaką radość daje to zwycięstwo gospodarzom. Jeszcze raz przypominam o nieużywaniu materiałów pirotechnicznych na terenie obiektu. No i
teraz fajne obrazki. Damian Ostrowski powędruje w górę, żeby go tylko nie opuścili. No teraz myślę kolejna Dawida Bremera. Tak też się dzieje. Trzymajcie go, bo to jest postać historyczna dla tej drużyny. Jako trener gdzieś tam cieszę się z tego zakończenia. 4 lata, prawie 4 lata, naprawdę wspaniałej przygody i wspaniałych ludzi, których tu spotkałem. Dlatego też z trudem gdzieś przyszło mi pożegnanie się z klubem, no ale też taką podjąłem decyzję. Co zapamiętasz z tych 4 lat w Podlesiu? Chyba najbardziej ludzi, których tu spotkałem i tak naprawdę całą tą atmosferę, która tu się wytworzyła, bo powiedziałem dzisiaj chłopakom na odprawie, że ja wychodzę stąd z podniesionym czołem, nie dlatego, że zrobiliśmy fenomenalny wynik, ale dlatego, że poznałem naprawdę wspaniałych ludzi i za to chciałem im tu serdecznie podziękować. Ja życzę tutaj, żeby w następnym sezonie zrobili jeszcze lepszy wynik chłopaki. Ja w nich wierzę i jestem przekonany, że ich na to stać. Kawał historii Podlesia. Dawid, człowiek legenda, który zostawił na boisko dużo serducha, rekordzista w ilości występów. On jeszcze w klubie na pewno zostanie, także tylko się cieszyć z tego powodu. Trener też kupę dobrej roboty wykonał. Rekordy pod względem ilości wygranych meczy, awans do 4. ligi. Naprawdę największe sukcesy w historii klubu. No coś się zawsze kończy, coś się zaczyna. Także trzeba się cieszyć, że mieliśmy tutaj obu panów i że dokonali z nami razem takich sukcesów. Premia dla Podlesia!